Cześć, tu znowu Bartek. Dzisiaj chciałbym pogadać o wyższości standardu kolorystycznego Adobe RGB nad SRGB. Yy, I już wiem, że część z Was będzie niezadowolona z tego, co powiem. Zapraszam. Wiem, że w świecie fotografii mm, dominuje. Mm, Przesąd, że standard Adobe RGB jest y, jakimś dużo, dużo lepszym standardem. Generalnie mamy trzy standardy: jest sRGB, Adobe RGB i Profoto RGB, który już jest czymś w ogóle y, poza dostępnością w większości, i, i tak naprawdę 90% z Was pewnie nie zdaje sobie sprawy, y, czym to się różni łącznie ze mną. E, wróćmy jednak do sRGB kontra Adobe RGB. Generalnie e, ja na aparacie używam sRGB, na komputerze obrabiam w sRGB e, i oddaję do druku też w sRGB. Wszystko robię w sRGB. Dlaczego? Ponieważ e, moimi klientami są e, nie są. Ponieważ moimi klientami nie są fotografowie ani inni kolorystyczni masturbatorzy, e, tylko. Zwykli ludzie, zwykli ludzie ze zwykłymi laptopami, zwykłymi monitorami, zwykłymi y, tabletami i zwykłymi drukarkami, którzy zaniosą te zdjęcia do zwykłego fotografa, u którego y, parę kolorów więcej, które nam daje Adobe RGB, nie zrobi dużej różnicy. Dlatego y, wolę obrabiać w sRGB, ponieważ oddając zdjęcia takim klientom, Um, oni, kiedy chcą na przykład umieścić je na Facebooku e, czy na innych e, social mediach, te zdjęcia po prostu wyglądają tak, jak ja je stworzyłem. Um, natomiast wrzucając e, cokolwiek w Adobe RGB, nawet ja wrzucając na swoim komputerze jako Adobe RGB, one na mojej przyglądarce na safari wyglądają fajnie. Safari ogarnia Adobe RGB. Na Chromie już nie zawsze, a na innych przeglądarkach w ogóle nie wygląda. Ponieważ Adobe RGB różni się tym, że tam jest szersza przestrzeń barwna, szczególnie jeśli chodzi o odcienie zielonego. I przeglądarki wiedzą, że tam jest jakaś informacja, ale nie potrafią jej interpretować. W związku z czym powstają czasem różne dziwne efekty i wychodzi to niedobrze. Wychodzi to niedobrze, a tracicie na tym Wy. Także i ja na przykład, gdybym używał takiego formatu, w związku z tym nie używam takiego formatu, nie będę go używał. Yy, mimo tego, że posiadam ekran, posiadam duży ekran, który oddaje pełne spektrum 100% Adobe RGB, mimo wszystko i tak korzystam z SRGB, ponieważ yy, jak już powiedziałem wcześniej, yy, chcę, żeby. Moja praca nie poszła na marne. Chcę, żeby zdjęcia obrobione przeze mnie wyglądały tak samo na ekranach, a przynajmniej podobnie na ekranach moich klientów i na wydrukach moich klientów. Tyle w temacie. Wiem, że teraz dużo fotografów, profesjonalistów będzie się rzucać, tak, Adobe, RGB. Trudno, wasz problem, ja kieruję y, swoje zdjęcia do zwykłych y, ludzi i, i chcę, żeby oni mogli się cieszyć tymi kolorami, które ja dla nich stworzyłem i y, y, żeby to, to wszystko żyło w jednej przestrzeni barwnej, pięknie powiedziane. Więc szybko y, przedstawiam wam, jak wygląda cała praca na komputerze, y, po prostu jak chcecie zdjęcie wyeksportować, w miejscu, gdzie jest file system, jeśli, jeśli eksportujecie zdjęcia do JPG, tutaj wybieramy sobie srgb. To wszystko. Nic więcej. Tyle. Dzięki. Do następnego odcinka. Cześć.